Chwalcie Pana, bo Pan jest dobry. Śpiewajcie Jego imieniu, bo jest łaskawy. Pan bowiem wydał sobie Jakuba. Na własność wyłączną wybrał Izraela. Wiem, że Pan jest wielki, że nasz Pan jest nad wszystkimi bogami. Cokolwiek spodoba się Panu, uczyni na niebie i na ziemi, na oczu i na wszystkich głębinach, z krańców ziemi sprowadza chmury, wywołuje deszcz błyskawicami i dobywa wiatr ze swoich kołów. Pielgrzymują do Licheńa chorzy, przybywają w nadziei na łaskę. W swoim nieszczęściu i bólu modlą się do Matki Bożej. Przebywanie tutaj podczas tychże dwutygodniowych rekolekcji nie miało tylko i wyłącznie charakteru takiego, by zaspokoić głód ten ciała, ale przede wszystkim by nauczyło nas, że ludzie się po to spotykają, by odnaleźć to wszystko, co jest najbardziej wartościowe w naturze człowieka, w nim samym, by podzielić się właśnie tym z drugą osobą i wiedzieć, że jeśli dzielę się, to jednocześnie przychodzę do osoby Jezusa Chrystusa, z Nim ucztuję, z Nim przebywam, raduję się tym wszystkim, czym właśnie On nas obdarza w drugiej osobie. Tak mówił w 1967 roku ksiądz kardynał Stefan Wyszyński, gdy koronowano wizerunek Matki Bożej Licheńskiej. Byłem tu wtedy jako alumn seminarium duchownego we Włocławku. Ksiądz proboszcz Ignacy Rudziński posadził mnie wtedy przy stoliku obok drewnianej kaplicy na cmentarzu, abym wpisywał do księgi zeznania pątników o łaskach doznanych za przyczyną Matki Bożej Licheńskiej. Była to gruba księga. O ile sobie przypominam, było tam zapisanych około 3000 zeznań. Piją ludzie wodę ze świętego źródła, omywają nią czoła,
zabierają ją do siebie, do swoich domów, by jej krople pomagały w chwilach trudnych. W Licheniu jest tak, jak w innych świętych miejscach tego świata. Ludzie przybywają do źródeł nadziei i pociechy. Bardzo prosta jest symbolika tych słów. Chrystus to przecież źródło. Człowiek może stać się jego kroplą. A w małej kropli może przeglądać się ocean naszych możliwości i niespełnień, pokory i pychy, zła i dobra. Sanktuarium posługują także siostry ze zgromadzenia Najświętszego Imienia Jezus. Z Tobą dla Ciebie i w Tobie pragniemy dzień ten uświęcić, aby nasz skromny wysiłek wysławiał Boga z radością. Ojcu i Tobie, o Chryste, z Najświętszym Duchem Miłości, chwała niech będzie na wieki, a pokój ludziom na ziemi. Amen. Ta bezchabitowa wspólnota zakonna została powołana w Polsce w roku 1887 przez błogosławionego ojca Honorata Koźmińskiego i matkę Marię Witkowską. Siostry tego zgromadzenia uczestniczą w duszpasterskiej misji Kościoła przez docieranie do różnych środowisk i podejmowanie różnorodnych prac zarówno w instytucjach kościelnych, jak też świeckich w Polsce i za granicą. To modlitwa o powołaniu. Panie Jezu, który powołujesz tego, kogo zechcesz, wezwij wielu młodych do pracy na niwie Bożej. Napełnij ich serca mądrością i miłością, aby godnie Tobie służyli. Maryjo Niepokalana, niech przez Twoją pomoc wszyscy powołani rozpoznają drogę i chętnie pójdą za głosem Mistrza. Amen. Święceń kapłańskich. Tak zaczyna się ta szczególna służba dla Chrystusa. Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Pokój z Wami. I z Duchem Twoim. Powiadam Was, Bóg Wszechmogący i Wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem, myślą Bogą uczynkiem i zaniechaniem. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przedobłagam Najświętszą Marię, zawsze dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i Was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Thank you.
Święta Matka Kościół prosi, abyś wyświęcił tych naszych braci na kapłanów. Czy przyrzeka swojemu ordynariuszowi cześć i posłuszeństwo? Przyrzekam. Niech Bóg, który rozpoczął w tobie dobre dzieło, sam go dokona. Ante Michael, ora pro nobis, Sancta Dei Dei, ora pro nobis, Sancte Joseph, ora pro nobis, Sancte Ioannes Baptista, ora pro nobis, Sancti Petre Paule, ora pro nobis, Sancte Andrea, ora pro nobis. Je Christus sam para nasce. Prowadzicie zgodne z tajemnicą Pańskiego Krzyża.